Hej, siema, ja jestem Golon i... Кабас колбасит соло, колбасер по пояс голый. Tysiąc subów. Jeszcze raz bardzo chciałbym wam podziękować za to 1000 subów. Pamiętam, jak się cieszyłem, jak robiłem filmik, w którym ogłaszałem, że jest 100 subskrypcji. Aż zrobiłem daba nawet. Ale naprawdę nie spodziewałem się, że w tak szybkim tempie wpadnie 1000 subów. Jestem wam niesamowicie wdzięczny. Ożyła także trochę moja grupa na Facebooku, więc jeżeli jesteście zainteresowani, link jest na dole i w opisie filmiku będzie, a także w przypiętym komentarzu w sekcji komentarzy. Więc jak najbardziej zapraszam. Niektórzy ludzie, którzy są mi bliskimi ludźmi, nie wierzą w to, że rzeczywiście pierdolnąłem 1000 subskrypcji. Bo pokazałem to zdjęcie na swojej grupie. Ludzie powiedzieli, że weszli na swojego Xboxa, czy tam weszli na swojego YouTube'a ze swojego telefonu, komputera i jak wbiłem 1000, skoro oni mogą zobaczyć tylko 993 subskrypcje czy coś takiego, a najlepiej Kacper, jeden z moderatorów na mojej grupie, powiedział, że on na swoim Xboxie zobaczył, że mam około 490 subskrypcji, kiedy w tym momencie, to było parę dni temu, miałem 800. To są wielkie niedomówienia, boli mnie to, bo nie chcę, żeby ludzie, których lubię i szanuję, myśleli, że robię w chuja ich, że lecę w chuja, że gadam głupoty, że gadam nieprawdę na temat moich subskrypcji, więc chciałbym wam pokazać, jak to działa. Najpierw zobaczymy sobie, ile pokazuje tych subskrypcji na komputerze. Wejdziemy sobie na YouTube'a. Wy nie będziecie mieli tej opcji studio twórców, dlatego że ja jestem zalogowany na ten kanał. I proszę, widzów 1100. Akurat 1100 strzeliło dzisiaj. Teraz wejdziemy sobie na Xboxa. Proszę. Lecimy sobie na YouTube'a. Na Xboxie nie jestem zalogowany na swoje konto, więc będzie wykrywalne, jakbym wszedł z użytkownika, który po raz pierwszy w życiu, powiedzmy, widzi mój kanał. Znalazł Golona, proszę. 990 subskrypcji. Nieźle, nie? Jeżeli chcecie mieć 100% pewność, że widzicie rzeczywistą, realną liczbę subskrypcji, zawsze wejdźcie sobie na jakiś live count. Wpiszmy sobie po prostu live count YouTube. Kliknijmy pierwsze trzy z góry. Pokazywało mi, że mam 1100, prawda? No 1100. Lecimy na jakiś inny. No 1100. Lecimy na jeszcze inny. No 1100. Więc naprawdę, nie wierzcie do końca temu, co wyświetla wam YouTube. Zawsze, jeżeli chcecie zweryfikować dokładną ilość subskrypcji, wejdźcie na jakikolwiek live count. Ale teraz przechodzimy do gwiazdy wieczoru. Do tak zwanego Mułaniego. Filmik nazywa się Dlaczego warto nienawidzieć Nanami-chan. Zaczynamy.
No, pewnie po tytule znowu się spodziewaliście filmu, który będzie punktował i wytykał jej błędy, ale nic bardziej mylnego. Jednak to, że tak myślałeś, już tylko pokazuje, jaki tendencyjny obraz tej dziewczyny ludzie wykreowali na YouTubie i najczęściej to tylko z własnych cynicznych pobudek, ale o tym później. O kurwa! To ja cały czas żyłem w błędzie? Ty stary, bo mi się wydawało, że jak YouTuber zachowuje się jak idiota, to ludzie będą go mieli za idiotę. Ja myślałem, że YouTuberzy sami kreują swój wizerunek. Moim zdaniem, gdyby nie zachowywała się jak idiotka, to ludzie nie traktowaliby jak idiotkę, geniuszu. Nigdy tego nie robiłem, ale wszystko ma swoje granice i tym razem ja chciałem się wygadać, jednocześnie stając w czyjejś obronie. W obronie osoby, która na pewno każdy z was zna. Chodzi mi tutaj o Nanami-chan, jak mogliście już to przeczytać w tytule. Chyba jedną z bardziej kontrowersyjnych postaci na polskim YouTubie, stojącą gdzieś w skali hejtu między seksmasterką a Little Monster. Przede wszystkim ta dziewczyna ma tak samo w dupie, że ty ją bronisz, jak ty masz w dupie to, czy ona obejrzy twój filmik, czy nie. Wybrałeś sobie do obrony osobę, która nawet kurwa na to nie zasługuje i nawet nie potrzebuje żadnej obrony. Przecież jej się bardzo dobrze wiedzie na YouTubie. Moim zdaniem twoim szczerym zamiarem jest wylizanie jej dupy. A jak chodzi o obronę, no to sorry, ale bronisz osobę, która po pierwsze podpierdala content innym twórcom contentu, po drugie ma ego większe niż chuj świntucha. Po trzecie, wlewa gówno do głów 10-letnich fanów, którzy ją oglądają. Że w odróżnieniu od nich, niczym ona sobie nie zawiniła. Stary, ja już nie wiem, czy ty trolujesz, czy ty mówisz na serio. Mówisz, że Nanami-chan sobie niczym nie zawiniła? Podpierdając czyjś content, wlewając wcześniej wspomniane gówno do głów 10-letnich fanek, robiąc to całe gówno, upodabniając się do seksmasterki. Jednak wielu ludzi obrało sobie za cel besztanie jej na każdym kroku bez większego powodu. Ja nie wiem, czy ty stary zauważyłeś, ale w tym filmiku krytykujesz zachowanie ludzi. To samo zachowanie, które reprezentuje sobą Nanami-chan. Nie możesz mówić na serio, bo nie możesz być takim idiotą. Prawda, Moani? Nie możesz być takim idiotą. Wiecie, ja traktuję YouTube jako hobby, rzecz, którą wykonuję dla siebie jest przyjemności, mając tam może gdzieś ukryty cel w przekazywaniu informacji. Jak spojrzymy na filmy Nanami, ich idea jest w miarę podobna. Chce ona może w trochę infantylnej i może trochę nie najlepiej zmontowanej formie przedstawić nam swoją myśl i czuję niesamowite obrzydzenie do ludzi, którzy za cel wybrali sobie niszczenie tej dziewczyny. Tutaj się stary muszę przyznać rację. Trzeba być debilem, żeby próbować zniszczyć Nanami-chan. Bo ona już bardzo dawno temu sama siebie zniszczyła. Tak jak pisałem w sekcji komentarzy pod jednym ze swoich filmików. Jeżeli robisz gówniany content, bo każdego innego twórcy contentu, nieważne ile masz lat, czy masz 15, 13, 20, czy 50, czy 100. Jeżeli robisz gówniany content, spodziewaj się krytyki. Spodziewaj się gównianych opinii na temat twojego contentu, gdy twój content jest gówniany. I nie ma co tu kogoś kurwa bronić, ani płakać nad tym, że ktoś cię zbeształ, jeżeli sobie sam na to zasłużyłeś. Bo to takie modne, bo można na tym skorzystać i to jest właśnie największy problem. Jechanie po kimś tylko dlatego, żeby samemu się na tym wybić. Bo jak już sobie powiedzieliśmy, Nanami jest kontrowersyjna, więc nagrać na nią film to darmowe wyświetlenia, a co za tym idzie i kasa. Moani, z całym szacunkiem, ale jesteś hipokrytą. Sam na tym filmiku, w którym jest Nanami, w tytule jest Nanami, sam można powiedzieć, że to jest filmik o Nanami. Bo głównie jest o Nanami, tak? Nawet jeżeli jej bronisz, to dalej jest to filmik o Nanami. Dalej na nim korzystasz. Krytykujesz ludzi, którzy korzystają na filmikach o Nanami. Sam dokładnie właśnie to robisz. Poza tym trzeba mieć tupet, żeby być aż takim hipokrytą. Sam masz stary 7 filmików o seksmasterce, z których nabiłeś hajsu, z których nabiłeś wyświetleń, z których nabiłeś subskrypcji. A teraz krytykujesz ludzi robiących filmiki o Nanami-chan, bo im się to opłaca. Jeden, drugi, trzeci filmik zrobił jakiś youtuber, jak na przykład ja. Zrobiłem jeden filmik, w którym krytykuję Nanami-chan. I co, ja się zaliczam do tej grupy, którą krytykujesz teraz, tak? Kiedy ty masz 7 filmików o seksmasterce? Nanami-chan znam w zasadzie od początku jej kariery, od kiedy miała 20 tysięcy subskrypcji. Dzisiaj ma ich 150 tysięcy i zrobiła coś, na temat czego Coach Mike ma chyba mokre sny, czyli wybiła się na hejcie. Kurwa mać. Wow.
Każdy ją zna, ale nie dlatego, że robi ona wyśmienite filmy z głębią jak gąciarz. Nie trzeba mieć głębi jak u gąciarza, żeby nagrać dobry film. Ona nawet tego nie potrafi. Tutaj macie prosty przykład. Jest to kanał jednego z naczelnych hejterów polskiego YouTube'a. Za jakiś czas na moim kanale pojawi się filmik o Fabianie i będzie to bardzo długi filmik. 5 z 8 jego najpopularniejszych filmów jest o Nanami-chan, a łącznie nagrał o niej aż 10 filmów. I oczywiście wszystkie mają tutaj ogromną ilość wyświetleń, jak na jego standardy. Teraz rozumiecie, dlaczego pocisk po niej to taka świetna rzecz. Wyświetlenia rosną jak szalone. A co najlepsze, ona nawet się nie broni. Ha! Patrzcie, jaki łatwy cel do atakowania. Mała, bezbronna dziewczyna, a za dopierdolenie jej można nabić sobie subów. Kurwa, chłopaki, wy to macie pomysł na biznes. No to rzeczywiście to jest bardzo zła rzecz, że ktoś się z nią nie zgodził. Ktoś się nie zgodził z jej zdaniem. Ktoś powiedział, że coś skopiowała i udowodnił to. No to twoim zdaniem nie powinno tak być? Bo moim zdaniem, jak ktoś pierdoli farmazony, jak ktoś coś kopiuje, jak ktoś robi takie rzeczy, powinno się o tym mówić otwarcie. Wcześniej powiedziałeś, że twoim zdaniem takie filmiki krytykujące ją, besztające ją, to nie jest nawet wytykanie jej błędów, tylko besztanie ją za to, że coś skopiowała albo coś w tym stylu. No, człowieku, stary, ogarnij się, wytrzeźwiej. Twoim zdaniem lepiej by było wszystko zostawić, olać temat, nie wypomnieć błędu i nie dać nikomu dobrego przykładu, tylko po prostu zostawić takiego rosnącego raka, który wlewa ludziom gówno do głowy, który robi takie rzeczy, i się nie odzywać, milczeć, nie krytykować. Proszę cię, stary, masz ponad 57 tysięcy subskrypcji, a jesteś na tyle głupi, żeby zrobić taki filmik. Czy ty naprawdę nie wiesz, jak działa YouTube? Będę to powtarzał 1000 razy. Chcesz się zabrać za obronę kogoś, to broń kogoś, kto tego potrzebuje i kto przede wszystkim na to zasługuje. I tak też ruszyła na nią fala hejtu i filmów, które służyły głównie wyszydzaniu jej. Nawet nie wytykaniu błędów, tylko sprowadzaniu jej do parteru. Nagrywanie filmów, że coś skopiowała, że gdzieś się pomyliła, czy że ktoś nie zgadza się z jej zdaniem. Tylko poważnie, nie musicie oglądać jej filmów. Wow, szok, co nie? Tym bardziej, kiedy ona jest na YouTubie już naprawdę długi czas i nagrywanie 20 raz tego samego jest już nudne. Jest przecież nieskończona ilość osób, z której zdaniem się nie zgadzacie. Ale nagrywacie akurat o niej, bo jest łatwym celem i profity same do was przychodzą. Jest łatwym celem, ale wiesz dlaczego? Nie dlatego, że się nie broni. Nie dlatego, że jest młoda. Nie dlatego, że ma taki temperament, że jest po prostu skromną osobą. Jest łatwym celem i się nie broni, dlatego że nie ma czym się bronić. Bo osoby, które ją atakują, mają zwyczajnie rację. Nie mówię, że za każdym razem mają rację, bo często padają głupie argumenty w stylu, no, w stylu Fabiana. Czyli nie lubię cię, bo cię nie lubię i spierdalaj. No ale często padają sensowne argumenty, często wywodzi się z tego dyskusja. Często osoba atakująca ma rację, ale ona się nie broni dlatego, że nie ma czym się obronić. Skoro już ją znacie i wiecie, że ma chujowy content, to oglądanie jej kolejnych filmów tylko po to, żeby z niej się pośmiać i nagrać kolejny tendencyjny film o tym, jaka jest zła i zjebana, jest naprawdę poniżej jakiegokolwiek poziomu. Serio, próba chamskiego łapania wyświetleń na jej osobie jest obrzydliwie żałosna. Próba twojego łapania wyświetleń na tym, że w ogóle zrobiłeś ten filmik, to po pierwsze, a po drugie, że zrobiłeś 7 filmików o seksmasterce, To już nie jest żałosne, tak? Przepraszam. Jeżeli ty to robisz, to jest dobre. Ale jeżeli jakikolwiek inny YouTuber by to zrobił, to już jest złe. Ty jesteś, stary, tak mało poważną osobą, jesteś tak dużym hipokrytą, że ja bym się wcale nie zdziwił, jakbyś za chwilę zrobił filmik krytykujący YouTuberów, którzy krytykują seksmasterkę, albo robią filmiki o seksmasterce, kiedy ty masz, kurwa, 7 tych filmików na swoim własnym kanale. Szczerze, obejrzałem jej filmy i żaden nie ma w sobie nic negatywnego. Oczywiście nie muszą się one podobać, ale nie ma nic w nich, do czego mógłbym się przyczepić. Oczywiście poziom, jaki ona prezentuje, nie jest z górnej półki. Sam przyznałeś, że poziom nie jest z górnej półki, a jeżeli nie masz czego się przyczepić w jej filmikach, to oznacza, że znajdujesz się na jej poziomie. Na pewno nie na górnej półce.
ale jest skierowana do konkretnych osób i są to zapewne głównie dziewczyny w wieku 8 do 15 lat, więc to nic dziwnego, że wam się nie podobają, bo nie mają się wam podobać. Nie jesteście ich targetem, tak jak nie podobają wam się filmy z Minecrafta, ale nie nagrywacie o tym 30 filmów z rzędu, że nie podobają się wam filmy z Minecrafta, bo nikogo to nie obchodzi. Ale nagranie filmu o tym, że nie podoba wam się film akurat na Nami-chan, to już darmowe wyświetlenia. Nie nagrywa ona żadnych ruletek, które skamują, jej filmy nie są product placementami szamponów do włosów jak kanały jej rówieśniczek, ba, nawet nie otworzyła sklepu z koszulkami i nie nagrała filmu na temat kogokolwiek innego. Jest czysta moralnie. Jest czysta moralnie. Jest czysta moralnie. Słuchaj, stary. Nie trzeba otwierać sklepu z koszulkami, nie trzeba robić takich rzeczy. Skoro i tak masz wystarczająco dużo atencji i tak masz z tego pieniądze, nie potrzebujesz tego robić. Po prostu nie robisz tego, bo nie potrzebujesz tego robić. To jest dla ciebie zbędny wysiłek pierdolić się z tym, jeżeli tego nie potrzebujesz. Kanałem robionym z przyjemności dla siebie i nie ma ona wam się podobać. Tak nie podobają się wam tysiące innych kanałów na YouTubie. Czy ty naprawdę wierzysz w to, że ona prowadzi swój kanał po to, żeby podobał się tylko jej? Żeby miał się nikomu innemu nie podobać. I w zasadzie to tyle, powiedziałem co miałem na myśli, więc jeżeli się z tym nie zgadzacie, to dajcie łapkę w dół, a jeżeli jesteście przeciwni i mam w tym co mówię trochę racji, to dajcie łapkę w górę i napiszcie mi, czy to ja jestem taki dziwny i czy to tylko mnie razi ta bezpodstawna fala hejtu na Nanami-chan i możecie zagłosować w ankiecie, wyświetliło się wam teraz to prawdopodobnie w prawym górnym rogu. Na końcu, żeby nie było niedomówień, podsumuję wam o co mi chodzi. Ludzie widząc jaką popularnością cieszą się filmy z hejtem na Nanami-chan, sami nagrywają kolejne, tworząc w ten sposób spirale nienawiści. Dobra, sorry, ale muszę już skończyć to pierdolenie jego, bo po prostu nie mogę. Muani, udowodniłeś swoim filmikiem, przynajmniej mi udowodniłeś, zobaczymy jakie jest zdanie moich fanów, że jesteś hipokrytą. Hipokrytą jesteś przede wszystkim dlatego, że sam robisz dokładnie to samo, za co krytykujesz ludzi, więc tak Muani. Po pierwsze, zrobiłeś filmik o Nanami-chan, który da ci widzów, który da ci subskrypcję, właściwie już dał, bo jakiś czas temu go zrobiłeś, da ci wyświetlenia. Oskarżasz innych youtuberów dokładnie to samo, co robisz. W tym mówisz Mateuszowi, że krytykuje Nanami-chan, kiedy mówi nawet sensownie. W jednym filmiku tam strasznie się wkurwił, no ale to już swoją drogą. Naoko mówił sensownie, krytykował ją z sensem. Na dodatek oskarżasz go o to, że wstawił 5 reklam w swoim filmiku. Jego filmik trwał ponad 10 minut dłużej. I dokładnie twój filmik w tym samym momencie trwa ponad 10 minut, ma 5 reklam i gadasz o Nanami-chan. Jeżeli spodobał wam się ten filmik, zostawcie łapkę w górę, a także zasubskrybujcie mój kanał. Polećcie go swoim znajomym, bo w ten sposób wspieracie moją pracę. Dołączcie do mojej grupy, wszystkie linki są na dole. A także, jeżeli macie coś do dodania w temacie, zapraszam do sekcji komentarzy na dole. I jak zwykle, dzięki.